Cześć, tu Magda i Adrian z The Travelling Onion. Jeszcze raz, ja powiem Magda i Adrian, powiem z The Travelling Onion. Dobrze. Cześć, tu Magda i Adrian z The Travelling Onion. Serdecznie Was dzisiaj zapraszamy na van tour. I zobaczcie nasz super dom na kółkach. No dobrze, no to zacznijmy, poczekaj, no od czegoś trzeba zacząć. No to zacznijmy od bazą do budowy kampera. Jest Mercedes Sprinter 313, 130 koni mechanicznych, L2, H2, czyli generalnie jest to raczej krótki samochód. Zdecydowaliśmy się na taki samochód tych wymiarów, ponieważ po prostu łatwo jest nim wszędzie zaparkować. Tak naprawdę mieścimy się pod każdym supermarketem, na każdym miejscu parkingowym, może wystajemy maksymalnie pół metra. Cały samochód został oklejony folią 3M. Kolor i wszystkie grafiki powstały dzięki temu, że ta folia została zadrukowana. Kolory naszego busa nawiązują do naszego logo i całej identyfikacji wizualnej naszej firmy. W tych kolorach też jest książka, którą napisałam. Tutaj mamy nasze postaci, które myślałam, że są dużo mniejsze. U nas to wyglądało tak, że robiliśmy to online, mieszkaliśmy wtedy w Meksyku i myślałam po projektach, że ta grafika będzie mniejsza, po czym odbieramy vanę, patrzę, takie wielkie twarze i no nie spodziewałam się, że to będzie aż takie duże. Czasem się obawiam, że ludzie mogą myśleć, że mamy jakieś niewyobrażalnie duże ego, że sobie takie duże swoje twarze tutaj namalowaliśmy, ale myślę, że to jest bardzo przyciągające dla ludzi, naprawdę. Wiele osób do nas gdzieś tam podchodzi, zagaduje i właśnie pozytywny jest odbiór. No i to jesteśmy my i takimi liniami ciągną się rzeczy, które po prostu lubimy najbardziej robić. Nasze podróże zaczęły się od namiotu. Tutaj nawet widać nasze początki. My jesteśmy osobami bardzo aktywnymi, więc się przemieszaliśmy cały czas. Te wszystkie krzesełka, stoły, żeby przygotować całe obozowisko, zajmowało nam po prostu bardzo dużo czasu. Tym bardziej najgorzej, jak był deszcz i to było problematyczne i zaczęliśmy spać w samochodzie. No i wiadomo, spanie na tych przednich siedzeniach nie było dla nas zbyt wygodne i wtedy Adrian powiedział, żebyśmy kupili sobie samochód z namiotem na dachu. Jakoś ja nie byłam do tego po prostu przygotowana, dlatego że dla mnie gotowanie jest gdzieś bardzo istotne, a w takim samochodzie terenowym byśmy mieli tylko sypialnię na górze, no i normalny samochód na dole, więc to nie byłaby taka namiastka domu. Pierwszy raz w ogóle taką przygodę z vanlife'em mieliśmy w Portugalii, ja mieszkałam w Portugalii, Adi przyjechał do mnie w odwiedziny i zobaczył takie malutkie vany. Jakie to były samochody? Deihatsu, takie malusieńkie. Suzuki, mikrowany Suzuki. Tak, i zaczęliśmy jeździć nim po Portugalii i bardzo nam się spodobało. Ja jestem ogólnie mega wielką fanką stylu boho, w takim stylu też jest nasze mieszkanie, więc zależało mi, żeby ten motyw też przenieść do naszego vana. Oczywiście tutaj dużą inspiracją był też Pinterest. Tam zależało mi na takim domowym wnętrzu ciepłym, żebyśmy się tak po prostu przyjemnie czuli tak domowo na co dzień. Tutaj mamy siedzisko do pracy, ale też służy nam to jako jadalnia. Siedziska dla dwóch osób, chociaż też siedzieliśmy w trzy osoby i było ok. I możemy to przekształcić w taką leżankę bądź małą lufę dla dziecka. Idealna dla niezapowiedzianego gościa, albo jak mnie stary wkurzy, to właśnie tutaj sobie może spać. Myślę, że to jest też super, żeby nawet sobie tak w dzień usiąść z komputerem popracować. Polecam bardzo. I takim momentem przełomowym był zeszły rok. Pojechaliśmy w naszą podróż poślubną do Skandynawii, do Szwecji i Norwegii vanem. I Adrian... Volkswagenem Kalifornią, tak, z namiotem na dachu. Tak. I Adrian wziął ze sobą taką książkę. Jaka to była książka? A, książka Teren wizji. Tam były różne opcje, na przykład samochód z namiotem na dachu, właśnie van i były plusy i minusy. I ja przeczytałam tą książkę i stwierdziłam, no po prostu dla nas najlepszą opcją będzie posiadanie takiego vana, tym bardziej, że dla mnie właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, gdzieś ważny jest ten design, gotowanie, i to była taka idealne rozwiązanie właśnie zaspokajające nasze potrzeby. Ja dzwoniłam do Karola busem przez świat i mówię: Karol, kupujemy vana, doradź. I Karol powiedział, że właśnie doradził nam, że Sprinter będzie ok. Ja też go tak mniej więcej wypytałam cenowo, ile musimy w to zainwestować. I też tutaj Karol był, mi się wydaje, całkiem przełomowy dla mnie, bo my gdzieś początkowo planowaliśmy zrobić to sami. Finalnie zdecydowaliśmy się, żeby zrobiła nam to firma i właśnie po rozmowie z Karolem uświadomiłam sobie, że my nie mamy o tym pojęcia, nie mamy miejsca, żeby to robić, nie mamy sprzętu, nie mamy czasu i wolimy skupić się na naszej pracy, na pracy, którą robimy dobrze, a właśnie oddać vana w ręce specjalistów. I też robiąc samemu, robi się trochę metodą prób i błędów, na pewno wielu błędów. No i ja myślę, że byśmy się bardzo kłócili podczas budowy tego vana i ja się po prostu też nie nadaję do tego. Myślę, że nie sprawdziłabym się po prostu przy budowaniu vana. Musieliby takie trzy vany zrobić i ten trzeci może byłby, no, taki, byłby dla nas jaki by nam się podobał. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się na firmę, bo na pewno zaoszczędziliśmy dzięki temu dużo więcej czasu i nerwów. I w tej Norwegii też ja już byłam taka pewna, że chcemy iść w tę stronę, chcemy mieszkać w vanie, bo daje nam to niesamowitą wolność i my podczas tych prawie 4 tygodni właśnie w podróży po Skandynawii, Adi wtedy jeszcze pracował na etacie, ja prowadziłam firmę, zajmowałam się tym wszystkim, co robiłam wcześniej, ale to była tylko moja firma, tylko ja to robiłam, Adrian pracował po prostu w firmie i też wtedy podjęliśmy decyzję na 100%, że Adrian odchodzi z pracy, oboje przeznaczamy całe swoje zasoby, całą swoją energię, wszystko jakby poświęcamy się projektowi The Travelling Onion i jakby Adrian po tej podróży to była taka przełomowa dla nas podróż, bo zdecydowaliśmy się, że kupujemy vana. No i jeszcze, że Adrian po prostu rzuca pracę już na 100% i jakby dedykuje swój czas projektowi The Travelling Onion. Także z upgrade'u najtańszego, nawet z Decathlonu, przeszliśmy do takiego cebulowozu. Samochód ma zamontowany bagażnik na dachu. Jest to bagażnik z Allegro firmy Cruz. Nie żaden robiony na zamówienie, tylko po prostu gotowy, kupiony w sklepie, na którym zamontowana jest roleta Fiamma z oświetleniem LEDowym. Na dachu są położone panele fotowoltaiczne. Moc tych paneli fotowoltaicznych to jest 2 razy po 180 W, co daje razem 0,36 kW. I na jednej stronie tego dachu są położone panele, a po drugiej stronie dachu po prostu jest wyłożone deską tarasową. Z tej strony widzimy, że na połowie dachu jest pusto, ponieważ tam są krótkie panele, a tutaj na drugiej połowie po lewej stronie dochodzą te deski kompozytowe tarasowe. Tutaj w pierwszym siedzisku mamy kibelek, tak się otwiera szafka i wysuwa nam się tron. Proszę bardzo, pięknej wykazałości. Pojemnik na brudne ubrania, a tutaj jest konwertowalny prysznic. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby zaoszczędzić trochę przestrzeni, ale mimo wszystko nie rezygnować z prysznica. Super opcją jest to, że mamy bidettę, dzięki której nie marnujemy wody, bo tylko odkręcamy raz i za każdym razem musimy przycisnąć, żeby ta woda leciała. I zobaczcie te kafelki inspirowane Portugalią. To jest z jednej płyty, jedna płyta i druga płyta. To jest, nie są małe kafelki, tylko jedna duża płyta. Tego typu prysznic jest świetną opcją właśnie w takich mniejszych vanach. I teraz tak, tutaj. I tutaj istotne jest to, że to jest zrobione na zakładkę podwójnie. Ostatni haczyk zaczepia się tutaj, dzięki czemu ta woda po prostu nie wycieka. I proszę bardzo, mamy tutaj prysznic. Bardzo ważne jest to, żeby po prysznicu nie ściągać tego, tylko około 2-3 godzin to musi wyschnąć, bo inaczej będzie wilgoć. Tutaj oczywiście mamy też wentylator. Włączamy go i proszę bardzo, jest przewiew. Planowaliśmy kupić nowy samochód w ogóle, ale to praktycznie były 2 lata oczekiwań na samochód. Nie mieliśmy czasu. My chcieliśmy już mieć ten samochód jak najszybciej, zacząć działać, żeby po prostu już zacząć podróżować. Jako że gdzieś mamy tam dużą społeczność na Instagramie, liczą są kilkaset już tysięcy osób, to w momencie, kiedy ogłosiliśmy po powrocie z Norwegii, że chcemy zrobić takiego vana, sporo firm się do nas zgłosiło. I właśnie jedną z takich firm była firma spod Poznania, Aventura, która nam zrobiła konwersję vana. Rozmawialiśmy na Skype'ie i oni przesłali nam projekty funkcjonalne. 6 różnych. 6 różnych. My z tego wybraliśmy, jaki chcemy mieć układ szafek po prostu w środku w vanie. I tak mieliśmy jakieś uwagi do tego oczywiście, no i ale wszystkie zostały wprowadzone. Udało nam się ustalić, że chcemy vana w stylu boho, jakie mają być użyte materiały, czyli chcemy drewno i rattan. Dokładnie, jakie drewno. Ja też im pokazałam, ale też przy pierwszym spotkaniu z nimi oni nam przedstawili próbniki. Mieliśmy zarówno próbniki obić foteli, jak i drewna. To jest dokładnie taki van, jaki ja powiedziałam, że miał być. To są dokładnie takie komponenty, jakie ja wybrałam. Plus oczywiście mnóstwo moich inspiracji z Pinteresta, które zostały gdzieś tam użyte. Czułam, że też czują jakby wnętrza, design i zwłaszcza właśnie Hubert. Jakby on miał też sporo swoich propozycji. Niektóre z nich właśnie użyliśmy. I jakby po rozmowie z nim już wiedziałam, że on po prostu nadaje tych samych falach co ja. Wydaje mi się, że jeżeli się szuka takiej firmy, to warto przeprowadzić rozmowę z kilkoma, żeby zobaczyć, kto najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Oni akurat w kwestii designu najbardziej odpowiadali moim potrzebom. Designu i przy tym wszystkim też bardzo duża wiedza technologiczna. To już ty, ja się na tym nie znam. Bardzo dużo zaproponowanych rozwiązań, takich ciekawych, innowacyjnych, jak na przykład ten prysznic konwertowalny, na którym nam bardzo zależało tak naprawdę, bo chcieliśmy na małym vanie zmieścić jak najwięcej rozwiązań. No i też istotne jest to, że my oddaliśmy im vana i wyjechaliśmy na 7 miesięcy do Ameryki Centralnej, także my nigdy tego vana w trakcie nie jeździliśmy oglądać. Wiem, że wiele osób jeździ co 2-3 tygodnie, sprawdza postępy. My tego nie robiliśmy, bo po prostu nas fizycznie nie było w Polsce. Cała ta budowa odbywała się online, my to nadzorowaliśmy. Oni też przejęli nasz profil na Instagramie, więc robili te wszystkie nagrywki w trakcie zbudowy. Mała aktualizacja, wjechały już blaty, lodówka, o, może nie zamontowana, ale praktycznie jest. Jutro będę działać chyba z szafkami górnymi, tu i tu. No fajnie to wygląda. No myślę, że wszystko to, co chciałam, zostało jakby zastosowane, spełnione i też mogłam na bieżąco reagować. Oni wysyłali mi na bieżąco zdjęcia. No i zobaczyliśmy już finalny efekt, dopiero jak wróciliśmy. Jeżeli chodzi o koszty, jakie ponieśliśmy przy zakupie tego samochodu i przy konwersji, no to bazę, czyli Mercedesa Sprintera z 2016 roku udało nam się kupić za jakieś 70 czy 80 tysięcy złotych, a sama konwersja kosztowała nas około 120 tysięcy złotych. Już z oklejaniem, to było dosyć kosztowne oklejanie. W Warszawie to w ogóle kosztowało kilka tysięcy więcej, ale nam zrobiła ta firma pod Poznaniem, więc to było troszeczkę tańsze. Chyba 12 tysięcy kosztował nas projekt, graficzki, cały projekt Vana plus oklejanie. Było to kosztowne, ale z uwagi na identyfikację wizualną naszej firmy nam bardzo zależało też na tym oklejaniu, żeby on z zewnątrz był dosyć charakterystyczny, bo to się też właśnie wiąże z całą ideą naszej marki. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście też budować sobie takiego campervana, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystkie informacje, jak przyrobić busa na kampera, znajdziecie w poradniku Podróży Samochodowych i Van Life'u. Jest to książka, którą napisaliśmy razem z Busem Przez Świat i znajduje się tutaj 10 lat doświadczenia podróżowania po wszystkich kontynentach przez Karola i Olę oraz duża wkładka o przebudowie busa na kampera, którą my poczyniliśmy kilka lat temu. Znajdziecie tutaj informacje, jaki samochód wybrać, mniejszy, średni, duży bus, prąd, jak zainstalować prąd, wodę, a później, jak już przejdziecie przez etap budowy kampera, czy przerabiania busa na kampera, czy samochodu osobowego na kampera, to później zacznie się cała przyjemność o tym, gdzie czerpać wodę, gdzie nalać wodę, gdzie wylać wodę, gdzie znaleźć miejsce do spania, jak przetransportować busa na inny kontynent, gdzie robi się pranie i wszystkie tematy związane z życiem w vanie i z van life'em są tutaj. Napisaliśmy wszyscy tą książkę dlatego, żeby pomóc początkującym, jak i zaawansowanym podróżnikom w ich podróżach samochodowych. Wysyłam Was do naszego sklepu skleppodróżowanie.pl, ewentualnie możecie sobie kliknąć tutaj i tam ta książka jest dostępna również w wersji e-booka. A teraz wracamy do Aventura. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na zakup samochodu i jego przeróbkę na miejsce do mieszkania, zdecydowaliśmy się też, że nasze dotychczasowe mieszkanie wynajmiemy, zupełnie się z niego wyprowadzimy. Część rzeczy schowamy u babci na strychu po prostu. Z pozostałą ilością, jakąś zmniejszoną rzeczy, przeprowadzimy się tylko i wyłącznie do tego kampera. My nie potrzebujemy wiele. Też ja podróżuję na co dzień z plecakiem do 10 kg, więc teraz byłam w podróży 8 miesięcy, miałam z sobą tylko ten plecak i nasz poprzedni tryb życia mi się wydaje, że bardzo nam ułatwił życie w takim małym vanie, bo gdybyśmy się nagle przeprowadzali z jakiegoś domu, nie wiem, 150 metrów, takiego vana, to może byłoby trudno, ale przeprowadzając się z malutkiego mieszkanka, wydaje mi się, że po prostu było mi łatwiej się do takiego vana przyzwyczaić. Ja nie czuję tej zaburzenia przestrzeni, że jest jakaś mała przestrzeń na co dzień, zwłaszcza, że mamy tutaj wszystko, co nam potrzeba. No i tak. No ale umówmy się, no nie jest, nie ma tego miejsca nie wiadomo ile, trzeba po prostu się ograniczać, być minimalistą, wszystko odkładać na miejsce, tam skąd się wzięło. Czy nie mam problemy. Wtedy można sobie tutaj normalnie żyć. Ale tak, teraz ten van jest naszym domem, jak jesteśmy w Polsce. My też mamy taki tryb życia, że chcemy w zimę wyjeżdżać poza Europę. W tym zimę celujemy w Amerykę Południową. Poprzednią zimę spędziliśmy w Meksyku i w Ameryce Centralnej, więc naszym planem jest w zimę być około 5, 6 do 7 miesięcy na jednym kontynencie, po prostu podróżować z plecakami. Być może jest szansa, że na któryś ten kontynent też prześlemy vana. Myślimy na razie o Stanach, a potem właśnie w lato jeździć bardziej po Europie, skupiać się na Polsce, Europie i tak na najbliższe lata planuję właśnie podróżować, czyli pół sezonu być poza Europą z plecakami, a drugie pół mieszkać w vanie. Ten samochód kupiliśmy zupełnie bez okien, więc no, żeby przy przeróbce na kampera musiały zostać zamontowane. Z tej strony zdecydowaliśmy się na okno nie kamperowe, tylko standardowe okno, jakie jest montowane w sprinterach osobowych, ponieważ chcieliśmy mieć tutaj takie uchylne po prostu okienko i jednocześnie chcieliśmy, żeby ono było zaklejone przy oklejaniu samochodu, ponieważ chcieliśmy mieć z tej strony pełną grafikę, bez żadnych wycinek, a okna kamperowe nie za bardzo nadają się do oklejania. Przechodząc dalej, tutaj mamy zamontowany komin do ogrzewania wody, które jest gazowo-elektryczne, Truma. I tutaj przy użytku trzeba zdejmować osłonę tego komina, żeby po prostu to działało, bo jak się tego nie zdejmie, to on się nie uruchamia. Samochód ma założone opony terenowe AT Yokohama Geolandar G015. Są to bardzo fajne opony, super połączenie do jazdy i po asfalcie, i czasem z jazdy w jakiś teren. Szafkę na ubrania i taki śmieszny hamak. Początkowo miał być to hamak na owoce, zobaczyłam go na Pinterestie, ale ostatecznie stanowi to taki schowek na nasze kapelusze. Kolejna przestrzeń to toaletka. Tutaj trzymamy leki, kosmetyki, mnóstwo kabelków, a pod spodem mamy lodówkę. I też fajne jest to, że mamy taki... No, jeszcze raz. I tutaj mamy lodówkę z taką małą zamarzalką, więc idealnie sprawdzało się podczas upałów na jakieś lody albo właśnie lód do napoi. Na co dzień zajmujemy się prowadzeniem firmy Travelling Onion i mamy takie różnorodne źródła dochodu. Pierwszy to jest organizowanie wyjazdów, warsztatów oraz eventów firmowych. Druga taka odnoga naszego biznesu to jest pisanie e-booków i książek. A trzecia materiały wideo oraz filmy komercyjne dla klientów. I też na co dzień prowadzimy Instagrama podróżniczego The Travelling Onion, gdzie relacjonujemy nasze podróże. Także nasza praca w większości polega na pracy online. Oczywiście mamy też warsztaty, eventy, te rzeczy, które się dzieją w Polsce. Wcześniej robiliśmy też eventy zagraniczne, ale mamy tutaj osoby w Polsce, mamy kilkudziesięciu podwykonawców, którzy na nas pracują. Mamy naszą prawą rękę, asystentkę i tak naprawdę wszystko możemy robić sterując online. Po prostu potrzebujemy do pracy komputera i telefonu, także na pewno to też ułatwia w dużej mierze możliwość posiadania takiego życia i właśnie van life'u. Z tyłu zdecydowaliśmy się na zamontowanie jednego okna w jednych drzwiach. Jest to już okno kamperowe Dometic. Po lewej stronie nie zamontowaliśmy okna, ponieważ wydawało nam się, że tutaj drabinka wyjdzie na całości. Wyszła trochę bardziej z boku, ale z tego powodu nie montowaliśmy okna, ponieważ miała być tutaj po prostu zamontowana drabinka. Natomiast okno po jednej stronie jest zupełnie wystarczające. Zamontowaliśmy tutaj też drabinkę, która jest jednocześnie jakby umożliwia wejście na dach i spełnia rolę mocowania na koło zapasowe. Koło zapasowe pierwotnie było umiejscowione pod spodem, pod samochodem, ale w tamtym miejscu został zamontowany zbiornik na gaz do kuchenki i właśnie do ogrzewania wody. Możemy zajrzeć teraz do środka. Akurat ten bagażnik jest bardzo duży, bo myślę, że tutaj są ze 2 czy 3 metry sześcienne. Łóżko jest umiejscowione wysoko, dzięki temu ten bagażnik jest naprawdę duży. W tym miejscu mamy zamontowany wlew wody. Tutaj sobie wlewamy wodę do zbiornika około 100 litrów, a tutaj został zamontowany prysznic zewnętrzny, w którym mamy i ciepłą, i zimną wodę. Bardzo fajnie działa. Z tej strony zostało zamontowane gniazdko 230, jest oczywiście zamontowana przetwornica. Cała elektronika jest zrobiona na Victron Energy. Dodatkowo jest też oświetlenie tego bagażnika, tutaj mamy i tutaj jest przycisk od ogrzewania zbiornika brudnej wody, który po prostu w zimę ma spowodować to, że ta woda brudna w tym zbiorniku nie zamarznie. Tak samo, to też jest bardzo ciekawe, że właśnie zbiornik wody czystej został też zamontowany w środku w bagażniku, po to, żeby ta woda po prostu nam nie zamarzała w zimie, gdybyśmy chcieli w temperaturach poniżej zera podróżować. Zdecydowaliśmy się jednak rozpakować ten bagażnik i pokazać, co tutaj się znajduje, ponieważ po lewej i po prawej stronie jest umieszczona elektronika, czyli przetwornica Victron Energy, tablica bezpieczników, urządzenia, dzięki którym ładuje się akumulator, czy cały osprzęt do paneli fotowoltaicznych, a tutaj na dole znajduje się jedyny akumulator w tym samochodzie domowy. Tak? Znaczy jeden akumulator właśnie, który odpowiada za tą przestrzeń mieszkalną. Akumulator ma pojemność 195 amperogodzin. Tutaj jest ta skrzynka bezpieczników, a po prawej na przykład piecyk do wody. Tutaj włączamy wentylator, światło w markizie, lampki nocne, przetwornicę oraz boiler z ciepłą wodą. Tutaj włączamy też ciepłą wodę. Tutaj mamy też zbiorniki. Jeden pokazuje nam ilość wody szarej oraz ilość wody czystej. Tutaj przyprawy. Ta szafka jest zaprojektowana dokładnie pod te słoiczki z Ikei, także ona jest zaprojektowana dokładnie na 8 takich słoiczków na przyprawy. Tutaj mamy ręcznik. To zobaczyłam gdzieś na Pinterestie i poprosiłam dziewczynę właśnie, która specjalizuje się w makramach, żeby mi zrobiła. Tutaj mamy płytki. Początkowo mieliśmy mieć taką fototapetę, ale mi bardzo zależało, żeby były te płytki, bo te same płytki mamy w naszym mieszkaniu, więc to jest takie symboliczne dla nas. Tutaj mamy zlew, pojemnik na płyn do naczyń oraz mydło. To jest moim zdaniem super oszczędzanie przestrzeni. W poprzednich vanach, którymi podróżowaliśmy, nie było tego i gdzieś to tutaj się walało, upadało. No to jest po prostu świetna opcja i każdemu właśnie ją bardzo polecam. Tutaj trzymamy wszelkie takie rzeczy związane z czystością, ale też produkty spożywcze. Jak nie bardzo polecam trzymanie tego w takich koszach, dzięki czemu łatwiej utrzymać porządek i też potem to wszystko odnaleźć. Mamy szuflady, otwieramy się na klik, sztućce, akcesoria kuchenne, talerze oraz kubki. Tutaj mamy kubki takiej duńskiej firmy Rice by Rice, wykonane z melaniny. Pięknie się sprawdzają właśnie w podróżowanym i też mają fajny design i po prostu są lekkie. Tutaj mamy kosze na śmieci, a tutaj wszelkie garnki. To też bardzo polecam. Kupiliśmy to w Lidlu, na przykład durszlak albo tego typu miski. Uważam, świetnie się sprawdzają właśnie w van life'ie. Tutaj mamy kuchenkę oraz piekarnik i też w tej kuchence jest bardzo fajne to, że ona tutaj ma takie zabezpieczenia od wiatru. Początkowo planowaliśmy tylko kuchenkę, ale potem stwierdziłam, że nie chcemy jeść tylko dań, które będą gotowane bądź smażone. Bo jak ja robiłam vana, to obejrzałam chyba 6 filmów, z czego jeden był wasz, jakoś taki finalny waszego vana i chyba piekarnik też mam dzięki wam. A co byśmy bardziej powiedzieli takim osobom, które chcą zacząć van life, ale się boją? Przede wszystkim najlepszą poradą jest, żeby zanim kupią swojego własnego busa, to wypożyczyli po prostu kampera, czy tam jakiegoś campervana z wypożyczalni, których w tej chwili już jest bardzo wiele i sprawdzili, czy to w ogóle jest dla nich, bo może się okazać, że to wcale nie do końca im się podoba. To też jest ważne, jeżeli chodzi o właśnie z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, van life, powiedzmy szczerze, stał się teraz bardzo modny i wiele osób nigdy w życiu nie jeździło vanem, nigdy w życiu nie spało pod namiotem i nagle stwierdza, że oni sobie kupią kampera albo zrobią vana. I w momencie, jeżeli ktoś mieszka w dużym domu albo w mieszkaniu, nagle przejść takiej małej przestrzeni, to stwierdza, że to nie jest dla niego. Ale drugi aspekt też moim zdaniem bardzo ważny jest taki, że żeby wypożyczyć sobie różne vany, żeby zobaczyć, które rozwiązanie najbardziej sprawdzi się właśnie dla was. Bo każdy van ma trochę inny układ funkcjonalny, jest troszeczkę inny pod różnymi względami i dzięki temu, że pożyczymy vana i sprawdzimy, jak tam się mieszka w różnych typach vanów, to możemy wypisać, co nam najbardziej odpowiada i potem zbudować vana właśnie odpowiadającego naszym potrzebom. To jest bardzo dobry pomysł. Tak. Z tej strony najbardziej widoczną zmianą, jaka została dokonana, jest oczywiście poszerzenie sypialne, ponieważ w tym miejscu znajduje się łóżko. To jest chyba plus 20 cm do długości łóżka. Tutaj mamy również zamontowane przyłącze elektryczne, które zasila cały samochód, również piecyk do grzania wody, a tutaj tak zwany korek wstydu, czyli wlew do gazu LPG. Tutaj mamy zamontowane okno kamperowe Dometic, takie samo jak z tyłu. Są chyba Dometic S4. W tym miejscu z drugiej strony jest oczywiście stolik i kanapa, więc jakby to jest takie okno tutaj na świat podczas jedzenia czy pracy. Tutaj mamy łóżko. Każdy z nas ma swoją lampkę nocną. Proszę bardzo, tutaj sterujemy światłem, to jest świetne. Mamy aż 4 tryby. Tutaj mamy wentylator, ogrzewanie. Tutaj sobie leżę, zobaczcie, i pyk. Włączam ogrzewanie i już jest cieplutko. Gniazdko i USB. Tutaj mamy okno i na górze rozsuwa nam się moskitiera, a tutaj robi nam się żaluzja. A tutaj znajduje się wejście do garażu i mamy cały nasz pierdzielnik. W vanie jest jednak łatwiej. Van jest zarówno transportem, jak i domem w jednym. Nie trzeba tak planować, bukować noclegów, jakby myśleć o tym, bo po prostu wsiadamy do vana i jedziemy. Dla nas to jest takie dużo łatwiejsze po prostu. A podróżowanie z ptakiem nie może być aż tak spontaniczne. Jednak mimo, że my jesteśmy bardzo spontaniczni, bukujemy nawet noclegi 2 godziny wcześniej, to czasem to się wiąże z tym, że one są droższe na przykład, chociaż zależy. Często jak się bukuje... Albo gorszej jakości. Gorszej jakości. Jest mniejszy wybór. Też musimy jednak planować, bo przemieszczamy się dalej. A tutaj po prostu siadamy, jedziemy, stajemy gdzie chcemy. To jest też istotne, że na przykład my pracujemy zdalnie, więc są takie dni, że jesteśmy w super miejscu, ale musimy przez tydzień siedzieć i pracować. Nie wychodzimy, tylko po prostu gotujemy i pracujemy. I jak jestem w jakimś miejscu i wynajmujemy nocleg, to mam takie poczucie, że tracimy pieniądze. Że jesteśmy w tym miejscu, ale nie możemy eksplorować. W vanie tego poczucia już nie mam. No bo to jest nasz dom, on nas nic nie kosztuje, że w nim jesteśmy, a jakoś łatwiej też mi się pracuje. Nie czujemy takiego ciśnienia, że musimy się przemieszczać dalej, tak? I tak też jesteśmy takimi panami własnego losu, no bo chcemy być gdzieś tydzień, to jesteśmy. My bardzo lubimy podróżowanie właśnie w naturze najbardziej. Jesteśmy wielkimi fanami natury. Ja pamiętam nasze podróże w Portugalii 6-7 lat temu, gdzie jeszcze ten van life nie był aż tak popularny jak teraz i mogliśmy stawać gdziekolwiek i rano się budziliśmy i był ten ocean, ta natura, to wszystko. Dla mnie to po prostu było wzruszające i przepiękne. No i też my bardzo polecamy, bo daje nam to niesamowitą wolność, taką, że możemy właśnie podróżować, być w miejscach, których chcemy i też... żyć przy tym bardzo spontanicznie. Minimalistycznie. Minimalistycznie, no ale też jest bardzo wiele kompromisów musimy podejmować. Tak, ale też mi się wydaje, że przy obecnej inflacji jest to też bardziej budżetowe. My mieliśmy okazję tutaj właśnie po tej inflacji podróżować zarówno po innych częściach świata, jak i też trochę po Europie. To jest niesamowite, jak te ceny rosną, a jednak mając taki samochód, który jest zarówno transportem, jak i właśnie domem, jesteśmy w stanie dużo zaoszczędzić podróżując. My nawet zauważyliśmy, że ceny, nie tylko, ceny wszystkiego poszły w górę, zarówno ceny wynajem samochodów, autobusów, pociągów, samolotów, ale też właśnie zakwaterowań i dzięki temu, że mamy takiego vana, który jest zarówno naszym domem, jak i naszym transportem, podróżując zaoszczędzamy naprawdę duże sumy. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego odcinka. Adi, Magda, bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasz czas, za to, że pokazaliście Wasze piękne wnętrze, zarówno kampera, jak i Wasze. Podzieliście się historią, Waszymi przygodami. Powiedzcie jeszcze naszym widzom, gdzie można Was znaleźć w internecie. Na Instagramie The Travelling Onion przez 2L, ale też zachęcam dołączyć do naszej grupy na Facebooku Podróżując Cebulę, która łączy ludzi, jest taką bazą inspiracji, typów podróżniczych, ale też szukania kompanów do wyjazdów. Myślę, że to jest taka mega wartość dodana naszej społeczności. I na Instagramie znajdziecie też profil Cebulowóz. Czyli bez polskich znaków. Tak, profil tego samochodu, gdzie znajdziecie cały proces budowy w zapisanych relacjach w formie wideo. Super. Oczywiście serdecznie Was zapraszamy i bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie nam łapkę w górę i zostawcie też swój komentarz. Napiszcie nam, co Wam najbardziej się spodobało w tym vanie, co Was urzekło, jakie rozwiązania chcielibyście wprowadzić w swoim vanie. Jesteśmy tego bardzo ciekawi. Dziękuję Wam wszystkim, Wam widzowie i Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!